Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jesteśmy w obozie bandytów na terenie Pustkowia, czyli w sumie dokładnie nie wiemy gdzie. Wiemy natomiast, że ta plaża, która jest tam nieopodal, no to tam też widzieliśmy jakichś ludzi i to prawdopodobnie byli również bandyci. Zobaczmy, czy z kimś mogę tutaj pogadać. Widzę, że jest tutaj parę ludzi. Tylko na razie nie są jacyś bardzo skorzy do rozmowy. No ale myślę, że to się za niedługo może zmienić. Proszę bardzo, tutaj mamy też kolejne wyjście, tak jakby z obozu. I powinnam tędy przyjść w ogóle. Czyli od strony wody? Na to by wychodziło w takim razie. Tak, no mamy obóz bandytów. Również tam w środku jest... No, tutaj widzę, że mamy teraz rzut i bardzo dużo tutaj bandytów i wszystkiego. Tutaj ewidentnie jest boss osiedla, bo są takie ładne parawany. Zobaczmy. Hej, żółto dziobie, koniec drogi. Co? Dlaczego blokujesz mi drogę? Odpowiedz na moje pytanie, a zdecyduję, czy cię przepuszczę. Pytaj śmiało. Do kogo należy twoje złoto? Do Saida. Nowy co? Możesz wejść. Dzięki, mordeczko. Tutaj widzę, że jest parę ludzi. Jest owocówka, to się może przydać. Rdeścik polny. W sumie tutaj dużo zębaczy. No troszeczkę ich jest. Troszeczkę jest. Na spokojnie. Mamy dużo tych wszystkich terenów. Dobra, wychodzi na to, że powinnam przyjść sobie w sumie do tego obozu tędy. Także możemy się przejść tym wąwozem i zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Tutaj jakieś dziwne grzyby rosną, z którymi nie mogę nic za bardzo zrobić. Są też ogniste jaszczury. Pytanie, jak ja sobie będę radziła z nimi z łuku. Tak wiem, mieliśmy być w obozie bandytów, a wyszłam na powierzchnię. Ale jestem ciekawa, jak gdzie ta droga mnie zaprowadzi. O kurde, ognista jaszczura to jednak nie jest dobry pomysł. Dosyć solidnie mnie zażarła. Niestety, przydałby nam się lepszy łuk. Dobra, ona też ma trigger. Trochę niedobrze. Wypadałoby troszeczkę więcej... HP sobie dać. W ogóle wypadałoby jakiś łuk, nie? Sobie załatwić. Ale dobra, zobaczmy, co ja tutaj w sumie mam. Mam jakieś ciekawe zwoje. Ale tak, chciałam sobie dać jakąś miksturę wypić, bo z tą jaszczurką się nie będę mierzyć tak wiecie, tak bez wyleczenia się, bo może być słabo. No, a lepszy łuk chyba możemy kupić u Garota, więc myślę, że kupimy. Ale jeszcze tutaj się przejdę, żeby pokonać tę jaszczurkę. Może nawet się uda. Super. Jak ładnego będziemy mieli skilla w strzelaniu, to powinno pójść całkiem nieźle. Tutaj ewidentnie jakiś wózek się wypierdzielił. Tam ominąłem jakiegoś grzyba. Nie, roślinę. Dobra. Kolejne jakieś zwoje, rzeczy, święty płomień. Towaru tutaj leży, a leży. W ogóle ciekawe, że weszłam tak jakby do tego obozu od tyłu. Ognika z łuku. Będzie ciężko, lepiej z broni. I mamy magiczny pyłek, dobra. Niebieskie kryształy, może się to przydać. Kurde, widzę, że tutaj dosyć... O proszę, tu też są bandyci. Wychodzi na to, że bandyci są wszędzie tutaj, na tym terenie. Dobra, no obadajmy to miejsce. Może gdzieś jeszcze znajdziemy jakieś dodatkowe miejsca do teleportacji. Tutaj jest dosyć ciekawie, bym powiedziała. Są preriowe ścierwojady. Tam jest grupa...
Zębaczy chyba taka większa. No muszę przyznać, że się nie spodziewałam takiego obrotu spraw. Że będziemy aż tak tutaj zwiedzać te tereny i przeglądać. Ścierwojady zwykłe to tam bez problemu i kretoszczur. Kurde, tam na tej górze... Co tam się dzieje w środku tej góry? Nie mam pojęcia. Ale tutaj też będziemy chyba szli na wybrzeże jakieś, czy coś takiego. Mega dużo wszystkiego. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy, ja nic nie zrobiłem. Spokojnie, nie musisz się mnie obawiać. Ale przecież jesteś jednym z bandytów. Nie, nie jestem. Jesteś, wyglądasz jak jeden z nich. Nie, nie jestem. To co ty tutaj robisz? Przyglądam się, jak ludzie tacy jak ty mdleją ze strachu. Tak, już dobrze. Naprawdę mnie wystraszyłeś. Co ty tu robisz? Ukrywasz się przed kimś? Muszę, inaczej mnie znajdą. Kto cię szuka? Tak, porwali mnie, ale jakoś udało mi się tu uciec, że bandyci, tak? Niestety, ale nie mogę się stąd ruszyć. Bandyci blokują drogę. Nie wiem, ile ich tu jest. Ile tu jestem? 5 dni? A może tydzień? A ty czemu się nie ukrywasz? Nie widzę powodu, dla którego miałbym się ukrywać. Próbuję trafić do obozu. Czyli chcesz zostać bandytą? To nie do końca tak. Po prostu mam pewną sprawę do załatwienia. Ale nie wydasz mnie nikomu, prawda? Po co miałbym to robić? Użyło mi. Przez chwilę myślałem... A jakoś ci pomóc? Zabierz mnie stąd, z dala od bandytów i dzikich bestii. Dłużej tego nie wytrzymam. Mam nawet coś bardzo cennego, co mógłbym ci zaoferować w zamian. Co takiego? Jak to opisać, kiedy masz go na sobie, możesz nagle okradać ludzi? O czym ty mówisz? O, moim pierścieniu. Myślałem, że wspominałem. Co masz na myśli, mówiąc, że możesz okradać ludzi? Możesz to robić bez pierścienia. Sam nie wiem, pierścień pozwala mi robić rzeczy, których normalnie bym nie zrobił. Ale o dziwo jestem bardziej niezdarny w innych sprawach. Nie brzmi zadowalająco. Ale jaką ma wartość? Jest ze złota i ma zielony klejnot. Na pewno sporo dostaniesz za niego. Pomożesz mi? Dobra, pomogę ci. Dzięki, nareszcie ktoś, kto nie próbuje mnie pojmać. Masz pomysł, jak moglibyśmy cię stąd wydostać? Nie, bandyci blokują wszystko. Musielibyśmy cię jakoś przemycić obok gryfów. Nie przejdę obok nich, zaciągną mnie prosto do obozu. Będziesz musiał wymyślić co innego. Oślepić ich, zabić, cokolwiek, byleby pomogło. Powinniśmy to zrobić szybko, bo naprawdę chcę się stąd wydostać. Co ja bym bez ciebie zrobił? Mógłbyś użyć zaklęcia teleportacyjnego. Przeniesie cię na farmę Karla. Stamtąd możesz przyjść gdziekolwiek zechcesz. Brzmi wspaniale, przynajmniej najlepszy pomysł, na jaki mogłeś wpaść. Użyj go później, najpierw chcę zabrać parę rzeczy. A co z moją nagrodą? Jest ukryta między gałęziami. Służy mi jako znacznik. Poszperaj tam trochę, a znajdziesz tam mieszek z moim pierścieniem. Dobra, to bailando. Akurat niestety się nam zrobiło... Późno, pochmurno i w ogóle, no jest 18. Więc myślę, że pójdziemy zaraz pewnie w jakąś kimę tutaj. Tutaj nie ma nikogo oprócz tego typa. Ropery, kły... Między gałęziami, tak? Dobra, mordeczko na luzie. Tylko najpierw sobie i tak tutaj poszukam... Między gałęziami. Którymi gałęziami, człowieku? Nie wiem, ale na pewno znajdziemy. Za jakiś czas. Czy tutaj było... Tam są jaszczurki na dole. Nie, no dobra, nie będziemy łazić po ciemku. Mam nadzieję, że tu jest łóżko. Jest, bo chłop musiał na czymś spać, co nie? Dobra. To do rana w takim razie. Odium. Koszmary nie pozwoliły ci zasnąć. A co się stało niby?
Niektórzy mówią, że prawdę poznaje się dopiero stojąc przed samą śmiercią. Zgodnie z tym końcówkę swojego życia należy spędzać będąc szczęśliwym, aby nie wylądować w zaświatach z boleściami świata rzeczywistego. A co z ludźmi, którzy tak nie postąpili? Tymi, którzy chcą poznać tę prawdę jeszcze przed śmiercią? Wkrótce się o tym przekonam, a jeśli nie jest to prawdą, to ktoś nie dożyje następnego dnia. Znowu pojawił się wpis, którego kompletnie nie pamiętam. Najpierw sytuacja w knajpie wymyka się spod kontroli, a teraz to, czy ja kompletnie oszalałem. Chyba tak, bo właśnie to, co żeśmy zrobili w tej karczmie, to, czy tej knajpie, czy co to tam było, to była naprawdę jak dla mnie już totalna przesada, wam powiem. Dobra, zobaczmy. W ogóle tutaj motyle chyba są, takie dziwne modele, ale to miał być chyba motyl. Co prawda nie widać, żeby to miał być motyl, ale możliwe, że był. Dobra, tego pierścienia jak coś, to wiadomo, tam nie potrzebujemy. Bo i tak umiemy kradzież kieszonkową. Ale no, fajna ciekawostka. Chyba, że go już gdzieś po drodze zebrałam i o tym nie wiem. Oj, spokojnie. Bo z jaszczurką to trzeba uważać. W sumie na Wyspę Korsarzy też wypadałoby wrócić, jeżeli o te jaszczurki chodzi. Ale wiecie co? Myślę, że wrócimy pod ten obóz, bo tam mamy z kim pogadać. A fajnie by było ruszyć wątek bandytów. Niewystarczająca ilość many. No dobra, zaraz będzie wystarczająca. Obóz bandytów. Super, no to chodźmy w takim razie podyskutować z tamtymi mężczyznami. I zobaczmy. Okej, to jest zwykły porywacz. Możemy go co najwyżej okraść. W porządku. Porywacz, Kelron i Melville. Okej, trudna kradzież, żaden problem. Kim jesteś i jaka jest twoja rola w obozie? Jestem Kelron i należę do gryfów Saida. Obecnie zajmuję się szkoleniem nowych gryfów. Kończą nam się ludzie, po prostu umiera ich zbyt wielu. Umiera? Czemu? Niestety zbiegło się kilka niekorzystnych wydarzeń. Ostatnie napady przyniosły wiele ofiar, a następnie musieliśmy rozprawiać się z bestiami z lasów i pustkowia. Pustkowia? To obszar znajdujący się na północ od obozu. Jeśli pójdziesz dalej na północ, stąd za bramą głównego obozu, nieuchronnie tam dotrzesz. Żyje tam mnóstwo zwierząt, głównie zębacze. Chyba im tam wygodnie. Dlatego niektórzy nazywają to ziemią zębaczy. Rozczarowujące, ale opisuje, co tam znajdziesz. Jakby pustkowie było lepszą nazwą. Cóż, obszar nie ma prawdziwej nazwy. Kim są gryfy? To my, opiekujemy się obozem i pilnujemy, aby żadni rekruci nie odkryli obozu, a tym bardziej go zaatakowali. Naszą główną bronią jest zatem łuk. Nie ma nic bardziej zabójczego niż atak z zarośli. Ale także broń do walki wręcz jest naszym słabym towarzyszem. Mogę zostać gryfem? Nie stajesz się gryfem. Gryfem się jest albo nie. Jeśli zostaniesz przez nas zaakceptowany, masz prawo i obowiązek ochrony obozu. Tylko do tego nie jest wymagane żadne specjalne szkolenie. Korzystanie z łuku przyda ci się tylko wtedy, jeśli masz zamiar stać na posterunku. Mieszczamy tam tylko ludzi, którzy potrafią strzelać. Pomogę ci poprawić twoją technikę łucznictwa. Mam w zanadrzu parę sztuczek. A co z treningiem siłowym i władaniem mieczem? Z pewnością mogę ci pomóc z bronią jednoręczną i siłą, ale moje umiejętności są ograniczone. Nie wiem nic o broniach dwuręcznych. Muszę polecić ci kogoś innego. Nauką siły zajmuje się Rachel. Niekiedy znajduje na to czas. Więc nie powinieneś z nią zadzierać. Kobieta? Tak, ale to kobieta o sile męża. Nie bez powodu jest naszym kowalem. Nelfgar uczy walki bronią dwuręczną. Jest jednym z ochroniarzy Saida i zawsze stoi na straży przed jego domem. Jeśli chcesz iść do Saida, nie ominiesz Nelfgara. A więc brałeś udział w napadzie na bagnie? Tak, brałem. I co z tego? Powiedz mi, jak wam poszło? Nie ma na co narzekać. Dość szybko opuściliśmy miejsce docelowe. Poczekaliśmy, aż rekruci się oddalą, a potem zmierzyliśmy się z magami. Obezwładnienie ich było łatwe, ponieważ byli słabo uzbrojeni. A magowie są również naprawdę słabymi wojownikami. Zanim użyli swojej magii, zdążyłem uderzyć ich ze 3 razy.
Przyjemnie. Niewiele ofiar i duże łupy, co? Tak, strat prawie nie mieliśmy, ale łup nie było go za wiele, aż zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, po co właściwie to wszystko? Cóż, ale nie zostaliśmy wynajęci do obrabowania ich dla złota. O, czyli to wcale nie był wasz zamiar? Nie, miało to wyglądać jak zwykły napad. Dlatego celowo zastawiliśmy ślady. Przy normalnym napadzie nie postąpilibyśmy tak niedbale. Kto wynajmuje bandytów, by urządzali zasadzki na ludzi, którzy nie mają nic wartościowego? To nie ma sensu. Nie chodziło o pieniądze czy kosztowności, ale o książkę, która najwyraźniej była dla klienta szczególnie ważna. Jednak to, co chcę zrobić z tą książką, wykracza poza zakres mojej wiedzy. A kto był tym klientem? Nigdy go nie widziałem. Said osobiście zajmuje się biznesem, a Febre powinien zająć się przekazaniem. Ale jeszcze go nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie się podziewa. Właściwie powinien już być z powrotem w obozie. Kim jest Febre? Najbliższy powiernik Saida i jego prawa ręka. Co wiesz o Febre? Czy to nie on jako ostatni z was miał książkę? Tak, ale uwierz mi, nie chcesz z nim rozmawiać. Dlaczego? Wydaje mi się, że Said ceni go sobie jako łowcę nagród, ale moim zdaniem jest po prostu sadystą i psychopatą. Gdy podąża twoim śladem, jesteś już praktycznie martwy. On na pewno zadba o to, abyś nie umarł w spokoju, jeśli wiesz, co mam na myśli. Zawsze wydaje swoim ofiarom wyjątkowo dotkliwy ból, zanim umrą, a później cieszy się ich cierpieniem. Prawdopodobnie w swojej karierze zabił więcej ludzi niż większość obozu razem wzięta. Nic dziwnego, skoro Said wysyła go za każdym razem, gdy ktoś musi zniknąć ze sceny. Liczysz na informacje od takiej osoby? Powodzenia. Said wydaje się być lepszym partnerem do rozmów. Przynajmniej trzyma się zasad, a dopóki będziesz ich przestrzegać, to nie musisz się obawiać, że rzuci się na ciebie z nożem. Kurde, tak po prostu mi ten Kelron wszystko wygadał. Hej, ty. Okej, z tobą nie pogadam. Okej, to co mi mówi w takim razie dziennik? Febre, może po kolei, co? Tu jest. Febre musiał mieć swój udział w ataku na eskortę. Z punktu widzenia Kelrona wydaje się, że ma też upodobanie do rzucania nożami. Wtedy te, które znalazłem, prawdopodobnie były przez niego używane. Ale wydaje mi się, że nie ma sposobu na obejście Saida, zwłaszcza, że rozmowa z Febre raczej nie będzie bardzo produktywna. Okej. Nawet bandyci uważają go za sadystę i psychopatę. To nie on był ostatnim posiadaczem księgi, a z tego, co się dowiedziałem, to nie dowiem się od niego niczego konkretnego poza godziną mojej śmierci. No dobrze, no to w takim razie, co my robimy? I tak musimy z obozu wyjść, z tego co widzę. Bo tutaj nic nie zdziałam. Czyli w sumie tak, mamy dwie drogi, tak? Ten wąwóz i tutaj też teren. Wydaje mi się, że one się będą w pewnym momencie łączyć, ale zobaczymy. Bo tam chyba byliśmy na górze? Możliwe? Nie wiem. Skrzydła, no dobra. Zwykła jaszczurka to tam chętnie przyjmę taką. Ogniste jaszczurki to trochę dają się we znaki. Z tymi to jest, wiecie, bailando, nie? No dobrze, zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy. Dużo jaszczurek, tam na dół trzeba będzie i tak zejść. Z tego co widzę. Jaszczurki. Kość szkieletu. No nie podoba mi się, że kość jakąś znalazłam. No ale dobrze, nowy teren. Ciekawa jestem, co uda nam się w sumie tutaj znaleźć. Wiecie, chcę zejść tam na plażę, bo wynika z tego, że na plaży są jacyś ci. Tam w ogóle można się wdrapać. Wynika z tego, że na plaży możemy znaleźć resztę też bandytów. Przynajmniej tak bym wnioskowała po tym, że tam ktoś piłował drewno i mieli bardzo podobne
stroje, nie? O, drzewo makasowe. Możemy je ściąć. Nie do końca wiem, co mi daje ścinanie tych drzew. Kłoda drewna makasowego. No, ale może mi się to do czegoś przyda. Tu jest coś ciekawego. Zobaczmy. Pomalutku. Jest kusza jakaś. Jest jakaś notatka. Piękno kolorów, tom pierwszy. Okej, czyli tutaj możemy zdobyć za darmo. Szkoda, że to jest na takim etapie gry, że już ciężko by to było zdobyć za darmo. To piękno kolorów, no nie? Kurde, mogę normalnie sobie drzewa ścinać? Dobra, tutaj też możemy przejść. W sumie to chętnie bym się rozejrzała, jak już tutaj jestem, po całej tej plaży. Jednego questa i tak już mamy w sumie z głowy, co? A tutaj nie ma za dużo też przeciwników. Trochę jaszczurek, trochę jakichś roślin. Takie pierdoły w sumie. Oj, nie trafiłam. Ale fajnie, możemy trochę pozwiedzać tego terenu. Moi drodzy, powiem wam w ogóle taką rzecz. Skórzany mieszek, czy to byłby ten z tym pierścieniem? Możliwe. Piękno kolorów, tom pierwszy, już to czytaliśmy. Ale chciałam wam powiedzieć, że zastanawiam się, jak to będzie z tymi odcinkami u mnie teraz, dlatego że podałam wam jakiś tam harmonogram, co nie. Tylko że ja nie jestem go do końca, że tak powiem, pewna, dlatego że kurde, to wszystko mi się tak jeszcze. Dopiero pierwszy tydzień studiów i tak wiecie, nie jestem trochę w stanie tego jeszcze pogodzić, tak jakbym chciała. Dlatego wydaje mi się, że na razie może być taki rozwalony trochę ten mój harmonogram publikacji. Muszę to trochę bardziej przemyśleć, ale minie trochę czasu, zanim myślę, że dojdziemy do tej zmiany. No bo jednak na razie jeszcze jestem w trakcie takiego po prostu uczenia się życia z tym planem zajęć, który jest naprawdę dziadowski, bo miałam mieć w piątek tylko 1 godzinę, a mam dwie i mam okienko 6 godzin, także trochę mi to zepsuło plany. Dlatego odcinek z soboty wypadł, tak jakby, i postanowiłam, że wrócimy do odcinka, znaczy wrócimy, że zostawiam odcinek po prostu we wtorek. Wszystko takie powalone. W sumie. Dobra, pani jaszczurko, proszę się tam uspokoić i nie tańczyć. No, także dlatego, moi drodzy, tak to wszystko teraz będzie dziwnie trochę funkcjonować. Mam nadzieję, że niedługo. Ale na razie tak, pod znakiem zapytania. Te terminy, co wam podałam, mogą się zmienić jeszcze w najbliższym czasie. Kurde, dużo tutaj. Wszystkiego. Okej. No proszę. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Szybkości. Podwójny tytoń, nic szczególnego. Lekka ryba jako łup. Pytanie, czy tu możemy wejść? O proszę, coś tutaj nawet jest. A ja bym zrobiła zapis, tylko w wodzie mogę zrobić stałe. Bo jak mi tak chciało, to się bałam, że gra mi wywali. Okej, okay, wujkę to szczura znalazłam.
Nie wiem, po co mi ma być łój, ale może się przyda do czegoś kiedyś. W ogóle na Wyspę Korsarzy też moglibyśmy popłynąć, bo byśmy sobie odblokowali teleport. A to nie byłoby wcale takie głupie. Dużo topielców. Trafię. Trafiłam. Tu jeszcze coś ominęłam. Kość szkieletu. Wiecie, chcę się tak rozejrzeć dosyć dokładnie po tej plaży, bo coś zawsze może tu być. No i też, wiecie. Jak będzie exp, no to będą też jakieś fajniejsze fanty z tego. Nice. Dużo przeciwników. Zaraz się zaczną też pewnie aligatory. Tutaj jakaś laska, te sprawy. Znowu chyba łuj. Amulet magii znalazłam. Mega dużo topielców. Dobra, siemano. Dobra, najlepiej to by było wybić, wiecie, parę topielców naraz. Szkoda, że... One tak trochę, wiecie, nie podchodzą do mnie. No i miałam się też wybrać po ten lepszy łuk, a ostatecznie jeszcze nie poszłam, nie? Powinnam. No i pięknie. Sorry, że tak nic nie mówię, ale kurde, skupiam się na tym wszystkim bardzo. Chyba za bardzo. Krokodyl. Pięknie. Nie ma się, wiecie, czym przejmować za bardzo. No i podejdziemy na końcu pewnie do tych tam drwali, czy... Jajo krokodyla. No nie wiem, czy chcę to nosić przy sobie. Najwyżej mi się jakiś krokodyl wykluje. Zobaczymy, czy to jest możliwe w ogóle. Coś mi się wydaje, że te krokodyle to są questowe i te jaja to też. Bardzo możliwe to jest. Że ktoś mi pewnie każe to pozbierać. Na przykład ci goście, może im te krokodyle będą przeszkadzać? Kurde, powiem wam, że niewykluczone. Dobra, tutaj byłam, pamiętam. Chyba zabiliśmy tego topielca, tak jest. Tutaj jakieś rzeczy. Dobra, pogadajmy. Mogę ci w czymś pomóc? Co to za miejsce? Wygląda prawie jak plaża. Sam bym na to nie wpadł. Jesteś na plaży pośrodku niczego. Barką lub łodzią można dostać się do portu Asun, jeśli popłynie się na zachód. To w jakiś sposób zaspokaja twoją ciekawość poniekąd. Co ty tu właściwie robisz? Trafiłem tu przez przypadek. Przypadek, mówisz? W takim razie radzę ci jak najszybciej stąd wynosić. To niebezpieczna okolica. Ludzie ze zbyt dużą ilością wolnego czasu nie mają tu czego szukać. Nie mamy tu armaty dla zabawy. Nie ma nic bardziej przerażającego niż budzenie się w środku nocy i patrzenie zębaczowi w oczy. Macie z czymś problem? Chętnie pomogę, jeśli mi się to opłaci. Nie martw się o nas, damy sobie radę. A teraz, jeśli wybaczysz, musimy wracać do pracy. Trudna kradzież, okej. Wiesz coś o rozbitym statku na plaży? Tak, pracowałem tutaj, kiedy statek się rozbił. Co zaobserwowałeś? Niewielu przeżyło. Na statku pozostało tylko dwóch ciężko rannych rekrutów. Gwardzista królewski mężczyzna w eleganckim ubraniu. Jeden z rekrutów pogrzebał w rzeczach nieprzytomnego mężczyzny, po czym zniknął w lesie.
Obserwowałam tylko scenę, która następowała z daleka, ale to, co zobaczyłam, nie było jasne. Przyszła większa grupa ludzi, może nawet bandytów, którzy związali rozbitków i zabrali ich ze sobą. Nadal możesz znaleźć statek na plaży, już go przeszukałem, ale poza kilkoma zamkniętymi skrzyniami nie ma tam nic do odnalezienia. To jest nasz statek. Nie znalazłeś jakiegoś pisma? Szukam listu od króla. Od króla? Nie, nie pamiętam, żebym znalazł coś takiego. Na plaży były zapasy i broń, które sprzedałem, ale nie było wśród nich żadnych papierów. Kim byli ci bandyci? Hej stary, nie wiem, mówiłem ci, że jestem... Nie jestem pewien, buduję tutaj tylko statki. Czy jest coś, czy mogę ci pomóc? Chcemy tylko wzmocnić nasz mały obóz, dzięki temu będziemy w stanie bronić się przed stworami. Gdybyś mógł pójść do nas do lasu i narąbać drewna, bylibyśmy naprawdę wdzięczni. Co będę miał? Dobre słowo u Brixa powinno wystarczyć. Co za zachęta? Hej, nie prosiłem cię o pomoc. W porządku, narąbię ci drewna. Ile go potrzebujesz? Myślę, że tuzin stosów desek brzmi przyzwoicie. Wtedy z pewnością nam go wystarczy. Jeśli potrzebujesz siekiery, możesz ją wziąć. Dopóki ją oddasz, nie będzie problemu. Możesz pozyskać deski z pobliskich drzew, stojąc przed nimi, uderzając w drzewo. Okej. Niby nie są bandytami. Ale zachowują się jak bandyci. W sensie wiecie, jeżeli chodzi o Brixa, to... Wydają się... Kurde, ile łoju kretoszczura. Po co mi to? Ale to jest dosyć rzadki przedmiot w grze. W ogóle nie zawsze się pojawia w modyfikacjach ani nic takiego, więc... Chyba warto by było... Jednak to, wiecie, popatrzeć na to. Dobra. Briggs powiedział, że mogę się do czegoś przydać. Czy jest coś do zrobienia? Oczywiście, właśnie zastanawialiśmy się, jak zmierzyć się z krokodylami na drugim końcu plaży. Te stworzenia ciągle się tu kręcą i utrudniają nam pracę. Jeśli nie będziemy ostrożni, będzie to kosztować nas życie. Oczywiście twoja pomoc może okazać się niezastąpiona. Wiem, że nie jesteś tu długo, ale jeśli to dla nas zrobisz, to z pewnością wywrzesz dobre wrażenie na Brixie. Gdzie są te krokodyle? Po prostu idź wzdłuż plaży. Nie podchodź jednak zbyt blisko wody, bo pochłoną cię szybciej niż zdążysz wyciągnąć miecz. Przerzedziłem populację krokodyli, więc nie powinny was więcej niepokoić. Dobra robota, mam nadzieję, że mówisz prawdę. Ciała wciąż nam są? Przekonaj się. Nie, wierzę ci. Mam ze sobą jaja krokodyli. Wiesz może, co mogę z nimi zrobić? Sprzedać je. Wśród szlachty jaja krokodyli są uważane za przysmak. Tak się składa, że znam kogoś, kto płaci za nie dużo roperii. Daj mi je, a złożę ci przyjacielską ofertę. W końcu bardzo nam pomogłeś. Ile dajesz? Pokaż mi je, wtedy powiem ci więcej. Nie są takie stare, więc na coś się przydadzą. Powiedzmy 35 roperii za jajo. Chcę 40. No dobra, zgadzam się. Oto jaja, oto twoje pieniądze. Co powiesz na nagrodę? Te bestie zdecydowanie nie były bezbronne. Tu w obozie nie dostajesz zapłaty za każdą błahostkę. To część naszej codziennej pracy. Duże pieniądze pochodzą z napadów. Do tego czasu będziesz jednak musiał uzbroić się w cierpliwość. Dobra, czyli drewno, tak? Wyjdę tędy, czy tak nie za bardzo? Nie za bardzo chyba. Dobra. Tu było drzewo? Nie, nie tu. Tutaj było. Nie? Gdzie były te drzewa do ścinania? To nie było to drzewo? Ani to? Ej. No było to, no jasne. Po prostu nie chciało się zaznaczyć. Aha, czyli to na tej zasadzie działa. Ta, dobra. Mamy 6 desek. 8. 10. On powiedział o 12, no nie? 12.
Jeszcze się upewnię. O 12 stosach. Dobra. No to w takim razie zanieśmy mu to. Mam drewno. Jesteś na czas, zaczynało nam go brakować. Nadaje się do użytku, odwaliłeś dobrą robotę. I jestem pewien, że powiesz Briggsowi, że ci pomogłem. To była świńska robota. Weź waszą siekierę. Oczywiście, usłysz ode mnie to, co najlepsze. Dobra, czyli tutaj panom żeśmy już pomogli. Możemy stąd w takim razie wybywać. Tam na górę by się przydało wejść. Zobaczyć, co tam się odczynia. Tylko do tego potrzebujemy się wrócić chyba, nie? Znaczy w sumie idziemy zobaczyć dalej jakieś zadania. Tutaj też przecież było parę bandytów po drodze. Tylko skręciłam w przeciwną stronę. Ale bandyci byli tutaj. Dokąd idziesz, drogi panie? Szukam obozu bandytów. Nie możesz mi przez przypadek pomóc? Czego chcesz od bandytów? Mam zadanie do wypełnienia. Wiesz o nich cokolwiek? Nie, nie mogę ci pomóc. Wąwóz to niebezpieczny obszar. Co to ma wspólnego z moim pytaniem? Wąwóz to niebezpieczny obszar. Okej, czyli nic mi nie powiesz, bo nie chcesz mi nic zdradzać. Rozumiem. Żaden problem. Możliwe, że później mnie ktoś na przykład do tego typa wyśle, nie? Tu jest jeszcze jedna osoba. Dobra, no widzę, że mamy... Kurde, te drzewa makasowe. Czy mi to jest potrzebne do czegoś? No proszę, gdzie my jesteśmy? Patrzcie tylko, drodzy państwo. Pamiętam tą sadzawkę. No to bailando, wam powiem. Specjalnie uznałam, że nie będziemy tutaj łazić na razie. Wtedy. No i dobrze zrobiłam w sumie. Że się nie pchałam na to pustkowie. Hej, ty. Okej, nie mogę z nimi gadać, więc tak jak mówię, na pewno będziemy mogli to zrobić później. Wiecie co? Tepnijmy się do Briggsa może. Do obozu bandytów. Pst, jest więcej pracy? Rzeczy samej, potrzebuję kogoś przekonującego. Wyglądasz na silnego, więc powinieneś sobie poradzić. O co chodzi? Chcę, żebyś poszedł do Pascala w Krepie. Nadal jest nam winien pieniądze, więc ma grzecznie za to zapłacić. Jeśli nie chcesz załatwić tego pokojowo, masz pełną swobodę zrobić to, co trzeba. Przyjmujesz? Okej, ile musi zapłacić? Jego miesięczna składka wynosi 300 roperii, a nie płaci już od 2 miesięcy. Czy mam mu przekazać coś konkretnego? Pozdrowienia od Briggsa powinny wystarczyć, aby wiedział, co jest na rzeczy. Pójdę już. Dobra, no to się tepniemy od razu do Krepu. Do Krepu. Po tej ostatniej akcji jest tutaj dosyć nieswojo. Czy tych bandytów faktycznie nie ma? Ano nie ma. Idę stąd. To jest moim zdaniem jawna kpina. Że nie można nawet, kurde, ciała dotknąć, bo zaraz jest, że okradasz coś. Jakby to były przedmioty, a przecież nie są, nie? Dobra. Never mind. Zaraz, nie do ciebie, do Pascala. Gdzie jest Pascal? Hej. Pozdrowienia od Briggsa. Od 2 miesięcy brakuje mu czegoś, co jest w twoim posiadaniu. Już tydzień temu mówiłem, że interesy nie idą zbyt dobrze i nie mam jeszcze pieniędzy. Dostanie je pod koniec miesiąca. Nie musisz ze mną negocjować. Chcę zobaczyć pieniądze albo sam je wezmę. Bądź rozsądny, daj mi trochę czasu. Poza tym nie mam przy sobie pieniędzy. Poczekam. Wróć jutro, wtedy będę miał pieniądze. Mam taką nadzieję.
Dobra, diabelsko trudna kradzież, możemy już ją zrobić. To pięknie w takim razie, czyli na razie nic tutaj nie zdziałam, tak? A ten wpis, a propos moja przeszłość. Najwyraźniej jeden z rekrutów, który przypłynął za mną na Sun, obrabował mnie, zanim bandyci mnie porwali i wrzucili na arenę. Nie zgubiłem listu od króla na plaży, albo pływa w wiecznych głębinach morza, albo ma go rekrut, który mnie okradł. Ale kto, czy Grom wciąż żyje? Grom. A to ciekawe, wam powiem. Wiemy, jak ten człowiek się nazywa, ale w sumie nie wiemy, gdzie go szukać, nie? Dobra, skręty z ziela, zapiski. Wracamy chyba do obozu. Chociaż w sumie nie musimy wracać. Możemy się przecież tutaj kimnąć. Do rana. I Pascal już chce ze mną gadać, bo widzę. Oto jestem. Gdzie pieniądze? Mam pieniądze. 600 roperii. Bierz je, a teraz odejdź i pozwól mi pracować. Superowo. Pięknie. Obóz bandytów. Mam pieniądze. Nadszedł czas. Myślałem, że z nim uciekłeś. Wpuścisz mnie? Dylan wspominał, że mu się przydałeś. Lennox powiedział mi, że zabiłeś krokodyle. Naprawdę zastraszyłeś Pascala. Bardzo pomogłeś, to daje kolejny plus. Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony. Nie spodziewałem się, że okażesz się tak zaangażowany. Możesz wejść, mam nadzieję, że wiesz, jak się zachować. No dobrze. Hej! Okej, nie mogę z nikim gadać. Chyba wypadałoby iść najpierw do Saida, co? Chyba tak byśmy zrobili, nie? Mówiłem ci, że od teraz to moje zlecenie. Tylko moje. Nie obchodzi mnie, który przygód był za to odpowiedzialny. Nawet gdyby to on przed tobą stał, a nie ja? Gilbert, trzymaj się od tego z daleka, tak będzie dla ciebie lepiej. Rozkaz był jasny i klarowny, nie byłeś w stanie zapewnić, aby się powiódł. Cieszę się, że Said ma w zanadrzu niezawodnych ludzi. Doprawdy. A jest inaczej, nikt nigdy nie umknął mojemu ostrzu. Wszystkich czeka śmierć, a moja broń tylko im w tym pomaga. W porównaniu do ciebie, zabijanie nie jest dla nas rozrywką, a jedynie zakończeniem życia, czego najwidoczniej nie potrafisz zrozumieć. Odważne słowa jak na przegranego. Nagroda za jego głowę będzie moja, jeśli uporam się z tym przed tobą. Przyznam ci wygraną tylko wtedy, gdy mnie przegonisz. Naprawdę uważasz, że masz jakieś szanse? Nie, nadwyrężaj mojej cierpliwości, bo zakosztujesz tej stali. Zobaczymy, co na to Said. Niech to szlak, ty chory sukiń synie, to było... Ból jest kwestią siły woli, prawda? Zobaczymy, czy to przeżyjesz. Szczerbinka musiała być źle ustawiona lub kurza jest krzywa. Taki problem nigdy nie pojawia się w przypadku rzucania nożami. Nasz Gilbert jest teraz w niezbyt korzystnej sytuacji, bo podstrzeliłem go w nogę. No to zajebiście. Co to za wrzaski? Cóż, prawdopodobnie nie będziesz mógł dla nikogo pracować. Po czyjej ty właściwie jesteś stronie? Zawadzam już od dłuższego czasu. Jak Guz i Marik. Uważaj, żebyś to ty mi kiedyś nie zawadził. Szefie, on nie żyje. Przecież widzę, pozbądź się ciała. A ty, Febre, pozwól za mną, mamy do pogadania. A ty gdzie leziesz? Czyj to dom? Saida. Mogę wejść? Nie wiemy, czy można ci ufać, więc moja odpowiedź brzmi nie. A co muszę zrobić, żeby to zmienić? Pokaż nam, żeś tego wart. Jeśli ludzie stwierdzą, że można ci zaufać, będziesz mógł wejść do Saida. Dobra. Nie podoba mi się to, co Febre tutaj wyrabia.
Faktycznie chłopiec nie, wiecie, nie. No. Dobra, czyli z Febre też nie pogadam za bardzo na razie. Jest nieobliczalny. Po prostu, nie? Dobra, nie mogę na razie gadać z niektórymi. Kurde, tutaj można tych ludzi normalnie kraść? Obóz bandytów się chyba rządzi własnymi prawami. Kurde, no z kim ja mogę? Co mówi mi dziennik? Mam już tego dość. Kolejny dupek blokujący mi drogę. Co? Zanim wejdę do Sajda, muszę przysłużyć się obozowi znowu. Febre rzeczywiście jest nieobliczalny. Postrzelił faceta tuż przed siedzibą szefa, by miał taki kaprys. A na dodatek wydaje się, że oszło mu to płazem. No to niedobrze bardzo. Hej, ty. Siema, Xardas. Czy coś? Jesteś Tutaj magiem? magia? Nie mylisz się, jesteś zaskoczony? Ani Eindrich. trochę, przecież to aż roi się od magów. Co mag Was robi macht ein pośród Magier bei bandytów? Magie? Nie jesteś pierwszym, który zadaje mi to pytanie. Może cię to zaskoczy, ale zostałem wygnany z klasztoru. Dlaczego? Zacząłem zagłębiać się w magię, która jest ogólnie uważana za złą. Kwestią czasu było wystawienie mnie za bramę. Masz na myśli czarną magię? Zgadza się. Nie jest niczym gorsza niż jakiekolwiek inne dziedziny magii. No chyba, że zgłębiasz się w nekromancję i tym podobne. Natomiast natychmiast zostaniesz wytknięty jako szalony i niezwykle niebezpieczny. W obozie są do mnie uprzedzenia, ale większość to akceptuje albo się mnie boi. Nawet wolę to drugie, bo wtedy mam spokój. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć, jak lepiej wykorzystać swoją magiczną moc. Nawet nie oczekuję wcześniejszego doświadczenia. Ale jeśli chcesz poznać sekrety czarnej magii, musisz mieć solidną wiedzę na temat magii. Czarna magia nie jest tematem dla początkujących, to bardzo zaawansowana magia. Powinieneś być w stanie użyć co najmniej magii trzeciego kręgu. Nie oferuję jednak swojej wiedzy za darmo. Uczysz też kręgów? Nie. Masz jakieś imię? Jasne, że mam imię. Więc jak brzmi twoje imię? Herbert. Potrafię rozpoznać, kiedy ktoś kłamie prosto w twarz. Bądźmy szczerzy, obydwaj cenimy sobie anonimowość. Po prostu nazywaj mnie magiem, tak jak wszyscy w obozie. Dobra. Nie wiesz przypadkiem nic o magii? Mam pewne doświadczenie. A czemu pytasz? Mam pracę dla kogoś takiego jak ty. Nie powinno to być zbyt skomplikowane, jeśli się na tym znasz. Co to za robota? Pracuję nad specjalnym zaklęciem ochronnym. Nasz obóz znajduje się w pobliżu zamieszkiwanego niegdyś przez orków pustkowia. Paru z nich jeszcze żyje, jednak rzadko jakoś widuję. Myślałem, że wymarli. Też tak myśleliśmy przez długi czas, ale podobno kilku przeżyło. W każdym razie chcemy lepiej ochronić nasz obóz przed tutejszymi bestiami. W szczególności przed zębaczami, których jest od groma, dziesiątką nawet naszych najlepszych ludzi. Pracuję nad zaklęciem, które utrzyma stwory na odległość. Nie wiem jednak, czy zadziała. Tutaj wchodzisz ty. W porządku, przetestuję to zaklęcie. Dobrze, dam ci zwój, dzięki któremu będziesz mógł rzucić zaklęcie. Miejsce, w którym zaklęcie zadziała, to stary kamienny krąg na północ od obozu. Po prostu wyjdź z obozu, a następnie podążaj po górskim zboczu. Znajdziesz tam stracha na wróble. Podążaj ścieżką, a stamtąd z pewnością nie przegapisz kamiennego kręgu. No dobrze. O, jest i Rachel. Wyglądasz na zestresowaną. A, doprawdy. Może dlatego, że jestem zestresowana? A teraz pozwól mi wykonywać moją pracę. Dostałam od Sajda hurtowe zamówienie na 10 zbroi. Tak naprawdę powinno być gotowe już niedługo. Nie mam pojęcia, jak mam zrobić je na czas. Ale ona wygląda na dopakowaną, nie? Pojebane kompletnie. Sprzedajesz coś? Broń i zbroje, o wszystko inne pytaj Flair. Kup zbroje? Możemy kupić zbroje.
Czekaj, czekaj. Nie skończyłam jeszcze. Co tu robisz? Głupie pytanie. Na co ci to wygląda? Wieszanie prania? A może nigdy w życiu nie widziałeś kuźni? Jak się nazywasz? Rachel. Jak zaczęłaś pracę w kuźni? Twoje pytania są naprawdę denerwujące. Nie jest to zbyt powszechne, że kobiety prowadzą kuźnie. I? Czy to wstrząsa twoim nastawieniem, że kobiety nie nadają się do niczego poza gotowaniem i męskimi przyjemnościami? Nie, jednak mnie to zaskakuje. Właściwie gildia nie przyjmuje kobiet. Dlatego tutaj jestem w obozie, a nie w mieście, gdzie ci z prawdziwego zdarzenia są niewiele lepsi od wiejskich kowali. Udzielasz nauk? Mogę cię nauczyć kłuć i polepszyć twoją siłę, ale jeśli coś potrafisz, nie zawracam sobie głowy początkującymi. Próbujesz mi powiedzieć, że chcesz dyskutować z mężczyzną o sile, prawda? Powiedziałam, że to powiesz. Wiedziałam, że to powiesz. Posłuchaj, malutki, nie dałbyś mi rady, nawet gdybym miała związaną jedną rękę. Poza tym nie prosiłam, żebyś został moim uczniem. Możesz znaleźć kogoś innego, jeśli uważasz, że jestem taka słabiutka. No, na pewno słaba nie jest. Pokaż mi bronię. Orkowa zguba. Uch, nice. Kosa bojowa, buława. W porządku. A mogę ci jakoś pomóc? Chcesz mi pomóc? Nie rozśmieszaj mnie. Jeśli chcesz pomóc tylko dlatego, że jestem kobietą, to lepiej odejdź. Zejdź już na ziemię, po prostu szukam pracy. Znasz się w ogóle na kowalstwie? Nie bardzo. Czyli wcale. Po prostu odejdź, więcej mi zawadzasz niż pomagasz. Pewnie jakbyśmy znali, to byśmy mogli coś zrobić dla niej, nie? Ale na razie to się nie uda. Dobrze, moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ponieważ już nie mam siły gadać na dzisiaj, a zresztą już nam minęło dużo czasu, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się film podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam was do dołączenia do Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I co tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć.